Dzień dobry Państwu. Witam w ramach trzeciego posiedzenia Seminarium Wolniewiczowskiego 2024. Dzisiaj bez żadnego słowa wstępnego przekazuję głos panu Marcinowi Pasierbskiemu, który będzie referował. Przypomnę tylko, że taką mamy strukturę spotkań w tym roku, że po wygłoszeniu referatu odbędzie się dyskusja nad tezami, które tutaj padną. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Tytuł mojego referatu to Naukowy pogląd na świat według Bogusława Wolniewicza. Będę bazował na artykule pana profesora pod tytułem Naczelne wartości naukowego poglądu na świat. To jest artykuł z 1980 roku, który jest opublikowany w pierwszym tomie Filozofii i Wartości. I w toku swojego wystąpienia zreferuję główne tezy pana profesora, które w tym artykule się znajdują, ale także przedstawię własną, chociaż opartą na twierdzeniach profesora i dedukcyjnie wyprowadzonych konsekwencjach jego twierdzeń, typologię poglądów na świat. Pan profesor Bogusław Wolniewicz we wstępie do swojego artykułu, o którym tutaj mówię, zaznaczam artykuł sprzed 44 lat, sformułował takie zdanie, które jest pewną diagnozą ogólną sytuacji dziejowej. Otóż ta diagnoza była taka. Wypadło nam żyć w epoce kruszących się wiar i rozchwianych systemów wartości. Ja bym chciał podkreślić istotność tego twierdzenia, która mam wrażenie nabrała tylko na znaczeniu i dodać jeszcze do tego zdania także w ramach wstępu do swojego referatu no takie również jedno zdanie, nieco dłuższe, ale jedno zdanie, które także miałoby charakteryzować tę epokę, w której żyjemy. Będzie to swego rodzaju aktualizacja o te 44 lata tego, o czym powiedział pan profesor. Otóż wypadło nam żyć w sytuacji bezprecedensowej ekspansji i rozwoju nauki ścisłej wraz z jej, jak mówił pan profesor, przedłużeniami inżynieryjno-technicznymi i medycznymi. Ale ta sytuacja jest o tyle paradoksalna, że owoce tej właśnie bezprecedensowej ekspansji generują degradację ludzkich kompetencji poznawczych. I chciałbym, żeby to stwierdzenie, które tak moglibyśmy w nawiasie do tego zdania pana profesora Wolniewicza dopisać, żeby ono gdzieś w tle tego dzisiejszego referatu migotało. A teraz przechodzę już do zreferowania tez pana profesora i do zaprezentowania państwu typologii poglądów na świat. Otóż kluczowa teza pana profesora Wolniewicza zamieszczona w artykule, o którym tutaj mówimy, jest następująca. Cytuję. W naukowym poglądzie na świat, jak w każdym innym, można wyróżnić dwie składowe. Pewien obraz świata i pewien układ wartości. Czyli mamy dwie składowe, obraz świata i układ wartości, które są charakterystyczne dla każdego poglądu na świat, w tym oczywiście naukowego. Dalej pan profesor doprecyzowuje. Naukowy pogląd na świat można więc charakteryzować dwojako, bądź od strony właściwego mu obrazu świata, bądź od strony właściwego mu układu wartości. I teraz, żeby to było jasne, ja te dwie składowe tutaj na tablicy zapiszę. Czyli po pierwsze mamy składową pierwszą, którą możemy nazwać sobie S1. To jest obraz świata. Z góry Państwa przepraszam za niezbyt może wyrafinowane liternictwo i moją pisownię, ale mam nadzieję, że będzie czytelne. Że będzie czytelne.
obraz świata jako składowa pierwsza i składowa druga to jest układ wartości. Układ wartości. I te składowe budują każdy pogląd na świat. Ponieważ rozmawiamy tutaj o naukowym poglądzie na świat, to musimy dodać, że obraz świata w tym poglądzie naukowym jest naukotwórczy. Czyli tu piszemy obraz świata, w tym wypadku jest naukotwórczy. A w przypadku układu wartości to jest układ... przepraszam, tu jest obraz świata jest naukopochodny. Naukotwórczy jest przy układzie wartości. Przepraszam, już to poprawiam. Naukopochodny. A tutaj jest naukotwórczy. I teraz jak rozumieć takie ujęcie sytuacji? Otóż pan profesor definiuje obraz świata naukopochodny jako zbudowany z materiału, jakiego dostarczają aktualnie uznawane teorie naukowe. Zbudowany z materiału, jakiego dostarczają aktualnie obowiązujące teorie naukowe. Tu zwracam uwagę na to słowo aktualnie obowiązujące. A ja chcę jeszcze na coś zwrócić uwagę. Zbudowany z materiału, których dostarczają teorie naukowe, nie znaczy, że tylko z nich. To jest, jako, jak rozumiem... To jest część budulca, prawda? Ten materiał dostarczony przez teorie naukowe, do tego dochodzą jeszcze jakieś treści inne. Aktualnie obowiązujące, to jest bardzo istotne i tutaj dopowiem to, na co zwrócił uwagę w tym kontekście także pan profesor Wolniewicz. Otóż jest oczywiste, że teorie naukowe czy rozstrzygnięcia naukowe, które się pojawiają w świecie, one z opóźnieniem trafiają do szerszych mas. To znaczy zawsze potrzeba trochę czasu, żeby one jakoś w świadomości ogólnoludzkiej się, oczywiście u tych, u których to w ogóle jest możliwe, się osadziły. To jest pierwsza sprawa, czyli pewne opóźnienie czasowe. Ale po drugie, że te teorie naukowe zawsze docierają, jak mówił, pisał pan profesor, ad usum delphini, czyli po prostu w uproszczonej, takiej popularnej wersji. Nie znaczy to oczywiście, że to jest zupełne wykrzywienie tych teorii w ich złożoności, ale no, trzeba to mieć na uwadze. Także aktualnie obowiązujące. Z drugiej strony mamy układ wartości naukotwórczy, który pan profesor Wolniewicz definiuje tak. To są wartości sprzyjające takiemu sposobowi myślenia, z którego wszystkie owe teorie dopiero się rodzą. I tak to rozumiemy. I teraz jeszcze jedna bardzo istotna rzecz w kontekście naukowego poglądu na świat. Otóż pan profesor Wolniewicz wyróżnia naczelną wartość właśnie w ramach układu wartości naukowego poglądu na świat. Ta naczelna wartość, i tutaj też zapiszemy ją, nazwijmy już ją tak, żeby było krócej, naczelna wartość naukowego poglądu na świat to jest prawda. To jest prawda, przy czym jest to prawda rozumiana w sposób nieinstrumentalny, czyli ta naczelna wartość naukowego poglądu na świat, żeby było jasne, że to jest, tego dotyczy, to jest prawda rozumiana nieinstrumentalnie, czyli tak, że ona niczemu nie służy. Tu pan profesor powołuje się, czy przytacza taką łacińską formułę, że to jest ordo metaphysicus veritatum eternarum. Czyli to jest pewien uniwersalny, bezczasowy porządek prawd, który nie ma charakteru instrumentalnego. I to jest naczelna wartość, a dalej profesor wyróżnia jeszcze w ramach tego naukotwórczego układu wartości wartości podnaczelne, które już mają charakter instrumentalny. I tak, taką wartością instrumentalną, tu zapiszemy IW, to jest jasność myśli. Jasność myśli. I teraz oczywiście ta jasność myśli ma swoje instrumentarium, którym my możemy
tę jasność myśli realizować w praktyce. Takim narzędziem jasnościowym jest na przykład definiowanie. Chociaż nie tylko, bo jest oczywiście jeszcze całe spektrum innych narzędzi, ale tu możemy podać kwestię definiowania. Zresztą pan profesor Wolniewicz wielokrotnie na to zwraca uwagę, chociaż bez dogmatyzmu, bo jest oczywiste, że nie wszystko da się zdefiniować. Tu odsyłam chociażby do koncepcji wspólnoty i wartości, o której będzie mówił kolega Patryk, gdzie wspólnoty się nie definiuje. Ale co do zasady, definicja jest narzędziem bardzo istotnym w kontekście jasnościowym. Druga instrumentalna wartość to jest swoboda krytyki. Swoboda krytyki. I można powiedzieć, że to są warunki konieczne dochodzenia do prawdy. Trudno sobie wyobrazić proces dochodzenia do prawdy, rozumianej właśnie tak jak tutaj, jeżeli nie byłyby spełnione te dwa warunki. Dobrze, i teraz, czyli mamy mniej więcej sytuację opisaną i teraz możemy w związku z tym zbudować typologię poglądów na świat, mając już tak rozpisaną sytuację. I tutaj zaznaczam, że to jest koncepcja, tę typologię ja wyprowadzam z tez pana profesora Wolniewicza. On sam jej w tym artykule nie prezentuje, ale myślę, że ponieważ jest to rozumowanie o charakterze dedukcyjnym, to taka typologia nie jest nadużyciem. Nie jest tak, że tworzymy tutaj coś, co by zupełnie odbiegało od tego, co pan profesor twierdził. Dobrze, to teraz tę typologię może tutaj jakoś zmieszczę, ten rysunek. Aha, tylko może jeszcze tak, zanim to narysuję, to jaki jest, skąd w ogóle pomysł na taką typologię? Otóż jeżeli mamy obraz świata naukopochodny i naukotwórczy, no to w oczywisty sposób, na zasadzie myślenia a contrario, możemy znaleźć obrazy świata, jakby zaprzeczyć tym, prawda? I znaleźć obraz świata, który nie jest naukopochodny, wręcz przeciwnie, jest przeciwieństwem naukopochodnego i to byłby obraz świata mitologiczny. Ja to na razie zapiszę. Aha, tu już widzę, że wyczerpuje się. Jest oczywiście problem, znowu można zacytować pana profesora z pomocami naukowymi. Ja nie mam niestety kredy brytyjskiej, bo tutaj nie ma w ogóle nie ma w ogóle tablicy kredowej, ale możemy spróbować z markerami. Czyli mamy jako opozycję czy antagonizm. Tak, jako opozycję względem tego naukopochodnego mamy obraz świata mitologiczny. No i tutaj oczywiście też się da stworzyć opozycję, czyli naukotwórczy. Tu był kłopot terminologiczny, ale tu z panem profesorem ustaliliśmy, że może narysujmy tutaj takie strzałki oznaczające, że to jest przeciwieństwo versus, prawda? Dobrze. To będzie czytelniejsze. Dobrze, to tutaj mamy to samo. I teraz, jak mówię, był problem terminologiczny, jak nazwać przeciwieństwo układu wartości naukotwórczego. Ja dałem swoją koncepcję, pan profesor zaproponował, żeby taki układ nazwać naukopasywnym. I myślę, że to jest propozycja dobra. Oczywiście, jeżeli ktoś miałby propozycję inną, to... Kwestia była czysto terminologiczna, znalezienia takiej przydawki, która byłaby tutaj właściwa, bo przydawka nienaukotwórczy brzmi słabo. No więc tutaj pasywność wchodziła w grę. Indolentny jeszcze jest taki przymiotnik, prawda, ale zostaliśmy przy tej pasywności. No ja w tej pierwszej... Naukopasywny to znaczy taki, który nie prowokuje do wytwarzania nauki. Tak, no ja zaproponowałem nie naukotwórczy na zasadzie takiego po prostu prostego przeciwieństwa, trochę na zasadzie tego, jak pan profesor Wolniewicz zbudował koncepcję non-meliorizmu, prawda? No to na tej zasadzie, ale faktycznie też myślę, że ta propozycja jest lepsza. Czyli tutaj mamy obraz świata, który byłby mitologiczny. Są mu przeciwieństwo naukopochodnego, to jest taki, który nie liczy się z aktualnie obowiązującymi teoriami naukowymi, a bazuje jedynie na przeświadczeniach o charakterze mitologicznym czy religijnym. Ja bym tu jeszcze dopowiedział, że to jest też taki pogląd na obraz świata, ten mitologiczny, który
Na pierwszy rzut oka czerpie z teorii naukowych, ale rozumie je w sposób zupełnie opaczny i pokraczny. To znaczy, zdarzają się sytuacje, wiele powiedzmy w dyskursie intelektualnym, gdzie mamy łączenie na przykład ustaleń fizyki kwantowej z psychoterapią. Prawda? No to są rzeczy, które są nonsensowne, bo zupełnie nieprzystawalne do siebie rzeczywistości, ale no tutaj się chce na zasadzie po prostu ideologicznie uzasadnić swoje własne przekonania i się wtedy na przykład w nurtach psychoterapeutycznych ktoś powołuje na fizykę kwantową i ustalenia, żeby czegoś dojść. No to jest oczywiście absurdalne i taki obraz świata jest mitologiczny, mimo że stosuje się w tym obrazie pewne, czy żongluje się pewnymi pojęciami z fizyki kwantowej, które są rozumiane w sposób pokraczny. Tutaj nauko pasywne, tak jak pan powiedział, profesor Okołowski, nie sprzyja. I teraz tworzeniu teorii naukowych. I teraz mając takie opozycje, możemy skonstruować typologię czwórwariantową, bo każdy z tych obrazów świata możemy sobie zestawić z określonym układem wartości i mamy już w tym samym cztery możliwości. Teraz, żeby to było jasne, ja to oddam na rysunku. Mam nadzieję, że on będzie czytelny. Tu pewnie większy byłby ten kwadrat, to, czy prostokąt, tym byłoby lepiej, ale no, przestrzeń jest skończona. Nie wiem, czy to już znowu się wypisuje. I teraz tak. Pogląd na świat, ten pierwszy, to byłby właśnie ten, czyli piszemy PS jako pogląd na świat, to jest pogląd naukopochodny i naukotwórczy. Tak, czyli to jest naukopochodny i naukotwórczy. Pogląd na świat drugi, to byłby pogląd naukopochodny, obraz świata naukopochodny, może już, żeby było krócej, NP napiszę, bo będzie wiadomo, co to jest, naukopochodny i naukopasywny. Aha, to nie mogę tak napisać, bo będzie NP i NP. Dobrze, to napiszemy naukopochodny i N pasywny. Trzecia możliwość to jest pogląd na świat, teraz mieszamy, czyli naukopochodny znaczy mitologiczny, może tak, mitologiczny i naukotwórczy. To jest ciekawa koncepcja, ale zaraz będę starał się uzasadnić, że to też jest możliwe i że istnieje. I czwarty, no to jest mitologiczny i naukopasywny. I N pasywny. Teraz to jest nasze uniwersum poglądów na świat. Więcej, jak się upieram i też bazując, jak mówię, dedukcyjnie na tym, o czym mówił profesor, więcej być nie może. Tylko dodajmy jeszcze tutaj dla jasności, że to nie są cztery poglądy na świat, tylko cztery typy poglądów na świat, bo w każdej ćwiartce mieszczą się rozliczne odmiany, prawda, i naukowego, i mitologicznego, i tak dalej. Tak, więc to są cztery typy. Cztery typy poglądów na świat, w każdej mieści się całe spektrum poglądów, które tutaj zaraz Państwu jako przykłady, takie reprezentacje określonych poglądów będę chciał podać, żeby tym samym uzasadnić, że to nie jest typologia, która nie ma żadnego sensu, albo że jest zupełnie oderwana od praktyki myślenia. Otóż w naukopochodnym i naukotwórczym poglądzie na świat możemy wpisać na przykład scjentyzm, przy czym ja od razu zaznaczam, żeby to musimy trochę skomplikować sytuację, żeby tu nie było też za prosto tego zaatakować, że są takie poglądy na świat, które mają wbudowaną w siebie na takiej zasadzie morfologicznie, powiedzmy, czy genetycznie, możliwość transformacji i dryfu w kierunku innych typów poglądów na świat.
Tak jest w przypadku scjentyzmu, gdzie pewien jego rodzaj, taki powiedzmy poperiańsko-raselowski, można by było śmiało tutaj umieścić, ale mamy historia tego rodzaju myślenia, czy tego typu tej szkoły myślenia pokazała, że i tu możemy narysować strzałkę, że jest możliwe przejście scjentyzmu w kierunku poglądu na świat naukopochodnego, owszem, ale z drugiej strony naukopasywnego, bo on jest, reprezentuje taki układ wartości, który nie sprzyja wytwarzaniu teorii naukowych. No tu chociażby można się powołać na ewolucję scjentyzmu w kierunku filozofii lingwistycznej Wittgensteina późnego. Czyli z jednej strony tu się akceptuje pewne oczywiście poprawnie, zgodnie z metodologią naukową rozumiane ustalenia nauki, ale układ wartości jakby na tyle się zdegradował w międzyczasie, że nie sprzyja on wytwarzaniu kolejnych wartościowych teorii. No i z drugiej strony można też powiedzieć, że scjentyzm ma taką charakterystykę przechodzenia do poglądu na świat mitologicznego i naukopasywnego. No tu chociażby to, o czym powiedziałem, czyli takie miksy podejrzane na przykład fizyki kwantowej z psychoterapią, no to jest dokładnie by się tutaj mieściły, prawda? No to są zupełnie rzeczy, które nie mają nic wspólnego z naukowym obrazem świata i z drugiej strony żadna porządna teoria naukowa na tym wyrosnąć po prostu nie może, bo ta gleba jest zatruta już na samym początku. Tu z kolei, jeśli chodzi o reprezentację drugiego w tym wypadku, czyli naukopochodnego i pasywnego, to tutaj ja proponuję, żebyśmy wpisali marksizm. Oczywiście jak rozumiany marksizm, bo to też jest temat w poprzednim seminarium, akurat mówiłem o marksizmie. Tu rozumiemy w tym wypadku jako filozofię Karola Marksa, która w tym sensie była naukopochodna, że oczywiście akceptowała aktualnie na tamten czas przyjęte teorie naukowe, była oparta o materializm, więc myślę, że można to tak potraktować, ale z drugiej strony była naukopasywna, ponieważ ten warunek nie był spełniony, prawda nie była tam rozumiana jako wartość nieinstrumentalna. Prawda się tam rozumiało od samego początku jako wartość instrumentalną właśnie, nie mającą charakteru metafizycznego, tylko konstrukcyjnego, tak nazwijmy. I tutaj, Marcin, tutaj można byłoby też wpisać pragmatyzm, o akurat o pragmatyzmie. Tu jest, znaczy z pragmatyzmem sytuacja jest analogiczna jak z marksizmem, czyli znowu ustalenia nauki, a jednocześnie prawda też nie jest rozumiana nieinstrumentalnie. O pragmatyzmie pan profesor Wolniewicz wspomina w swoim artykule Naczelne wartości naukowego poglądu na świat. No właśnie w takim kontekście, że on jest naukopasywny, chociaż bazuje w obrazie świata na ustaleniach naukowych. Tutaj w trzecim moglibyśmy podać, i ten uważam, że jest ciekawy, dyskusyjny także, to jest, ja bym tutaj wpisał teologię racjonalną, chrześcijańską, teologia racjonalna. Oczywiście ktoś by zaraz mógł zapytać, że być może nie chrześcijańska, tylko katolicka powinienem wpisać, ale no już zostańmy przy tym. Nie wiem, czy to jest teologia racjonalna chrześcijańska. Otóż bazuje się tutaj na mitologicznym obrazie świata, ale z drugiej strony metoda, którą używa się w rozumowaniu, czyli na przykład, znaczy po pierwsze traktuje się prawdę jako wartość nieinstrumentalną, właśnie w tym ordo metaphysicus veritatum eternarum, w tym takim porządku. I metoda, którą się tu używa w rozumowaniu, czyli logika, czyli sposoby wnioskowania, scholastyka, która z tego czerpie, one są sprzyjające, jeśli chodzi o naukotwórczość. Można powiedzieć, że w pewnym sensie metodologia naukowa, czy rozumowanie, które jest wtłoczone do typu naukowego, ono właśnie ma taki charakter. No a tutaj z kolei moglibyśmy wpisać jako pogląd na świat mitologiczny w obrazie świata i naukopasywny w układzie wartości, na przykład postmodernizm. Oczywiście znowu, co to jest postmodernizm, no to jest
To jest sprawa złożona, ale w tej chwili nie mamy czasu, żeby to roztrząsać. Natomiast chodzi o to, że po pierwsze tu się traktuje prawdę programowo jako instrumentalną. W ogóle się mówi, że nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna, zakotwiczona metafizycznie. Prawda zawsze na gruncie postmodernizmu jest wynikiem pewnego procesu społecznego, uwarunkowań psychofizjologicznych, biologicznych, jest elementem przemocy na przykład, ale może być też elementem postępu, czyli po prostu ona nie ma takiego charakteru. Trzeba dodać, że w postmodernizmie jest to stwierdzenie obiektywnie prawdziwe. No tak, tak, tak. No tak, tu się przyjmuje, tu są być może właśnie te paradoksy, na których postmodernizm żeruje i z których czerpie swoje soki życiowe i może się reprodukować w nieskończoność właśnie dlatego, że jest taki funkcjonuje w takiej pętli, ale na gruncie postmodernizmu stwierdza się, prawda obiektywnie czy obiektywna nie istnieje, no a z drugiej strony mamy naukopasywny, bo to, że na tym gruncie, czy w tym nurcie, paradygmacie produkuje się oczywiście olbrzymie ilości makulatury, no to przecież nie oznacza to wcale, że to jest naukotwórcze, no, tylko makulaturotwórcze, może byśmy powiedzieli. To by trzeba było dodać jeszcze jeden element. No i na przykład okultyzm, prawda, jako taką drugi, no to jest też oczywiste, dlaczego tutaj okultyzm z łacińskiego okulere, czyli skrywać, prawda, jakieś moce, istoty są gdzieś ukryte w nazwie, w wszechświecie, rzeczy zupełnie nieweryfikowalne i nie trzeba tego długo komentować. No właśnie, ale tu jeszcze zaznaczmy, bo ja przejechałem, że marksizm ma też oczywiście tendencję do ewolucji w kierunku mitologicznym i naukopasywnym. My tu powiedzieliśmy o marksizmie rozumianym jako filozofii Karola Marksa, która jest, powiedzmy sobie, jej twierdzenia są, możemy je znaleźć na przykład w Kapitale Karola Marksa i w innych jego pismach. Natomiast później to, co się stało w transformacji tego sposobu myślenia w neomarksizmie, no to już jest ewolucja właśnie w kierunku tego poglądu na świat mitologicznego i naukopasywnego. No można powiedzieć, że postmodernizm w jakimś sensie z tego marksizmu wyrasta, chociaż on był, zrodził się jako jego zaprzeczenie, bo o ile w marksizmie się mówiło, że no pewne rzeczy są ustalone w świecie, trwałe i stałe, to postmodernizm miał temu zaprzeczyć, ale ostatecznie te nurty neomarksistowskie, które na przykład negują naukę ścisłą jej ustalenia, no programowo, prawda? Mówią, że to też jest element jakiejś przemocowości, można powiedzieć, tak? Fizyka na przykład klasyczna jest elementem. Dla jasności można by mówić po prostu filozofia marksowska i filozofia marksistowska. Tak, tak moglibyśmy też powiedzieć, tak? Więc ta filozofia marksistowska, neomarksizm to jest by się tutaj plasowała. Ustalenia naukowe dla neomarksizmu nie mają żadnego znaczenia. Albo inaczej mają znaczenie, ale jako materiał, który można krytykować i mówić, że one są używane po to, żeby gnębić określone na przykład grupy ludzi. No i oczywiście to jest na naukopasywny, bo znowu makulaturotwórczy, ale naukopasywny nic z tego w sensie porządnej nauki nie wyniknie. Tak, i teraz tę typologię, bo tutaj mamy reprezentację, jeśli chodzi z pewnych stylów myślenia, filozofii, które by się tutaj mieściły, ale na tę typologię można by było też nałożyć, czy widzieć tę typologię w takiej perspektywie cywilizacyjnej. O tym być może w dyskusji jeszcze porozmawiamy. Ja tylko zaznaczę, że no, ten pierwszy pogląd na świat, czyli naukopochodny i naukotwórczy, myślę, że to jest rzecz, która nie jest specjalnie kontrowersyjna, żeby ją powiedzieć i ona nie budzi wątpliwości, że on się zrodził tylko na gruncie cywilizacji naszej zachodniej, chrześcijańskiej i w żadnej innej cywilizacji on nie występuje. I tu pewnie w części dyskusyjnej porozmawiamy być może z czego to wynika, że akurat tak się stało. Ja w ramach jeszcze tego komentarza o tej typologii, o takim charakterze, komentarza o charakterze cywilizacyjnym chciałem przeczytać ostatnie dwa zdania ze swojego referatu. Przeczytać dlatego, żeby po prostu nic mi nie umknęło i żeby tutaj być ścisłym na tyle, na ile
Można. Otóż tak, w obrębie konkretnych cywilizacji, które w wyniku określonej konfiguracji religijno-instytucjonalno-systemowej wytwarzają w sprzężeniu zwrotnym swoje układy wartości, bo każda cywilizacja wytwarza jakiś układ wartości naukotwórczy lub naukopasywny, rodzą się konkretne typy obrazów świata. Wyjątkowość cywilizacji zachodniej, chrześcijańskiej, polega m.in. na tym, że tylko na jej gruncie zrodził się taki układ wartości, naukotwórczy właśnie, który był zdolny wytworzyć naukopochodny obraz świata i doprowadzić do erupcji nauk przyrodniczych, a dalej inżynieryjno-technicznych. W tę samą cywilizację jednak, naszą, zachodnią, wbudowana jest jakaś dialektyka autonegująca. To dlatego w naszej cywilizacji, jak w żadnej innej, mogło powstać tak wiele różnych wzajemnie sprzecznych poglądów na świat, w tym wiele takich, które tę cywilizację w jej układzie wartości dezawuują, a które na gruncie żadnej innej powstać by nie mogły. Taki jest tej cywilizacji wewnętrzny mechanizm. Mechanizm piękny, bo twórczy, ale także tragiczny, bo destrukcyjny, mogący doprowadzić do jej własnego unicestwienia. Dziękuję bardzo. Zapraszam w takim razie do dyskusji. Pozwolę sobie zacząć od takiej rzeczy, która się w sposób oczywisty nie zmieściła w referacie, bo zawsze referat musi być jakoś ograniczony. Czym jest w ogóle pogląd na świat? Bo tego ani profesor w swoim artykule nie tłumaczy, uznając to za wyrażenie intuicyjnie czytelne, ale w innych tekstach czy wypowiedziach, które mam w pamięci profesora, o tym była mowa. Otóż pogląd na świat to byłby jakiś zlepek czyichś przeświadczeń tłumaczący temu komuś świat, który go otacza. To znaczy, jak jest zbudowany ten świat, jak on działa, skąd się wziął, co jest w nim warte do zrobienia, a co nie. I można by powiedzieć, że to jest, że odpowiednikiem tego wyrażenia pogląd na świat jest coś, co Immanuel Kant nazywa filozofią uniwersalną. Dodając, że filozofią uniwersalną dysponuje każdy człowiek, czyli w naszym przypadku byśmy powiedzieli, poglądem na świat dysponuje każdy człowiek. No można dodać każdy zdrowy na umyśle i każdy dojrzały, to już wtedy nie ma wątpliwości. No ale trzeba jeszcze, patrząc na tę typologię tutaj naszkicowaną przez pana Paśrybskiego, trzeba dodać, że poglądy na świat mają charakter kolektywny. Może są jakieś nieliczne wyjątki. No nie jest przecież tak, że mamy 8 miliardów ludzi na Ziemi i 8 miliardów poglądów na świat. One są zawsze jakoś pogrupowane. Ja bym powiedział, chyba nie ryzykując specjalnie tutaj fałszu grubego, że poglądów na świat jest tyle, ile jest plemion. To jest jakiś wyznacznik trybalizmu, pewnej fundamentalnej cechy charakteryzującej nasz gatunek. Ludzie się gromadzą i przyjmują jako szaty i ochronne i integrujące właśnie między innymi poglądy na świat. Więc mielibyśmy takie cztery parafie, czy lepiej nawet powiedzieć diecezje, bo to są potężne, prawda, obszary, no zaludnione przez różne plemiona, wyznające rozmaite poglądy na świat, no które tak z grubsza za Wolniewiczem można właśnie scharakteryzować, jak one są tutaj scharakteryzowane. No i główna teza referatu pana Marcina Paśrybskiego, tak jak ja to odebrałem, jak ja zrozumiałem, jest taka, że naukowy pogląd na świat to jest coś niezwykle wyjątkowego, co w zasadzie pojawiło się jednorazowo w dziejach ludzkości, czy dwurazowo, bo pewnie ta mitologiczna i naukotwórcza formacja, która jest określona trójką rzymską, to jest coś, co się narodziło w Grecji starożytnej. Ale najbardziej w Aleksandrii.
Grecji. Natomiast chrześcijaństwo przejęło ten cywilizacyjny element i pośród swoich wartości, bo kolejna sprawa, do tego zaraz tutaj wrócimy, oddam za chwilę panu głos, tylko chciałem jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, na nią też nie było czasu. Profesor Wolniewicz to wielokrotnie mówił, że naczelne wartości w danym układzie czy systemie wartości cywilizacyjnym, plemiennym, zawsze kolektywnym, to jest coś takiego jak ośmiotysięczniki. Tych ośmiotysięczników tworzących koronę Himalajów jest przecież ileś, nie sam Mount Everest. No więc jedną z takich wartości naczelnych, które niczemu wyżej nie służą, byłaby prawda, inną byłaby miłość do osoby, inną byłaby sprawiedliwość, jeszcze inne tutaj jakieś w grę wchodzą. Mówię o naszej cywilizacji, więc można powiedzieć, że cywilizacja chrześcijańska, to oczywiście trwało przez setki lat, ona jakoś inkorporowała do swego wnętrza prawdę jako tę wartość najwyższą, wziętą od Greków, przejętą od Greków. To widoczne jest u świętego Augustyna, prawda? To jest IV wiek po Chrystusie, to już jest widoczne w jego pismach, że tutaj prawda jest wartością naczelną. Te wartości naczelne oczywiście mogą wchodzić między sobą w konflikty. Niemniej jednak każda z nich jest czymś, co niczemu nie służy. A tutaj są jakieś te wartości podnaczelne czy ogólnie instrumentalne. Myślę, że w naszej cywilizacji, tej tradycyjnie rozumianej cywilizacji chrześcijańskiej, taką wartością podnaczelną jest miłosierdzie czy altruizm. Niech będzie miłosierdzie. To nie jest wartość najwyższa. Natomiast jakaś ważna wartość to jest, ona jest ulokowana niżej. A tutaj względem prawdy byłyby te dwie, o których pan Marcin mówił, czyli jasność myślenia i swoboda krytyki. Jasność myślenia i swoboda krytyki. No więc tyle na temat układu wartości i tego pojęcia wartości naczelnej. A i jeszcze może to, bo też pan nie przytoczył, to by trzeba było przytoczyć, bo to u profesora Wolniewicza niezwykle pięknie i jasno jest powiedziane, co to jest prawda w sensie aksjologicznym. Bo tu nie mówi się o prawdzie w sensie logicznym, tylko o prawdzie w sensie aksjologicznym. I to jest wielki skrót myślowy, bo prawda w sensie aksjologicznym to jest zbiór tez prawdziwych. Otóż co znaczy, że nasza cywilizacja dąży do prawdy? Czy dążyła? No właśnie do zbioru maksymalnego, powiększającego się zbioru tez prawdziwych już, włącznie z konsekwencjami, które z nich wynikają. I w tym sensie no, nie ma takiej cywilizacji drugiej, ani Chińczycy, ani Hindusi, ani Arabowie, nikt inny nie dążył nigdy tak jak chrześcijanie do tego powiększającego się zbioru tez prawdziwych. Bardzo proszę. W innym miejscu Wolniewicz mówi, że tak rozumiem prawdę w sensie ontologicznym. Tak, bo rozumiem teraz definicji prawdy, czyli na gruncie logiki, czym jest prawda w sensie ontologicznym, że to jest ogół zdań prawdziwych, mówi Wolniewicz, ale bez przesądzania, czym jest ten ogół. Bo powiedzenie, że to jest zbiór, już jest przynajmniej jest tak, jak ja pamiętam, tak dalece na tym etapie Wolniewicz nie szedł. Mówił, że to jest ogół znań prawdziwych. Jak rozumieć ten ogół, to jest osobna kwestia. Natomiast, że to jest jego rozumienie prawdy w sensie ontologicznym. To są wszystkie zdania prawdziwe, które są możliwe. Natomiast ta teza główna, bo ja tutaj w meandry różnych dygresji popadłem, ale zacząłem mówić, no tak jak ja zrozumiałem referat pana Marcina, no to teza główna, kardynalna jest taka, że ten pogląd typu pierwszego, czyli ten naukopochodny i naukotwórczy, to jest coś typowego dla naszej cywilizacji. Dla innych nie, chociaż te inne no, biją nas na głowę, można powiedzieć, kopiowaniem tego, co myśmy wymyślili i czego żeśmy dokonali, prawda? Czy w elektronice, czy w innych gałęziach stosowanych, no to i Korea Południowa, i Chiny, i Japonia no, częstokroć prześcigają to, co się robi na Zachodzie. Ale oni nie mają Einsteinów,
ani Heisenbergów, ani Watsonów i Cricków, ani Newtonów i właśnie nie mają tej sprężyny naukotwórczej. Bardzo proszę. Mnie zabrakło tutaj jeszcze jednej kolumny, wprawdzie epizodycznej, mianowicie poglądu naukowrogiego. Bo też się zdarza w historii, więc powinniśmy go tutaj uwzględnić, chociażby słynne zdanie z rewolucji francuskiej, jak ścinano Lavoisiera, republika nie potrzebuje uczonych, i słynne wklejki do nauki radzieckiej, do encyklopedii radzieckiej, gdzie pisano, że nauka marksistowska obaliła Einstein, teorię Einsteina już 13 razy. To są wprawdzie epizody, ale no, przyznajmy się do nich. Nie, no jasne, ale ja myślę, że to się mieści w najogólniej pojętym czwartym tutaj segmencie, bo mamy tutaj mitologiczny i naukopasywny. Oczywiście odmianą pasywności może być wrogość, więc ja bym tu nie rozszerzał. Naukopochodna, bo przecież w imię nauki Newtona zwalczano Einsteina w Związku Radzieckim. Ja bym tutaj taką tezę zaryzykował. Nie wiem, czy się panowie zgodzicie i państwo, którzy się przysłuchują, że no przez te 200 tysięcy lat istnienia naszego gatunku dominowały, dominują i pewnie dominować będą do końca świata światopoglądy typu czwartego, czyli mitologiczne i naukopasywne. Czy to ignorujące naukę, czy to zwalczające naukę, że takie zawsze dominowały, dominują i dominować będą. I ten typ pierwszy jest czymś w rodzaju cudu dziejowego, co się pojawiło, było przez stulecia jakoś podtrzymywane przy życiu. No i druga teza, już kończę, pana Marcina, kończąca referat i myślę, że równie ważna jak ta pierwsza, to zaczyna u nas gasnąć. No przeszliśmy pewne koło dziejowe, prawda? Od czwartego przez trzeci, pierwszy, drugi, z powrotem do czwartego. Ten ruch cywilizacyjny należy zauważyć. Ja tylko jeśli mogę krótki komentarz do tego, o czym pan mówił, to znaczy, że tutaj w Związku Radzieckim się w imię Newtona walczyło z Einsteinem i że to miałoby pokazywać, że to jest naukopochodne, no bo jednak fizyka klasyczna tutaj, ale to przecież było z powodów ideologicznych. Im nie pasowało. Nie pytam o powody. No tak, ale to nie było. To nie jest powodów ideologicznych. No właśnie tu jest powodów ideologicznych, że oni im się nie podobały ustalenia Einsteina i konsekwencje, które z tego wynikają, z powodów ideologicznych, a nie dlatego, że tam się toczyła jakaś dyskusja naukowa, tak jak ona powinna wyglądać w ramach pewnych rygorów. To był taki skrajny punkt. To jest tutaj, tak mi się wydaje. No to samo dotyczy łysenkizmu, prawda, który był czymś aktywnie, włącznie z zabijaniem genetyków w gułagach, zwalczającym genetykę molekularną. To dopiero musiał nadejść Chruszczow, który tutaj odwrócił jakby sytuację. Breżniew to już na pewno. To się wcześniej zaczęło i inspiratorem tego był Andrzej Sacharow. Ponieważ Łysenko bardzo się rozpędził i jego zwolennicy i chcieli przenieść swój ruch również na grunt fizyki i nauk ścisłych. I Sacharow zamówił się na wizytę do Genseka i powiedział do towarzysza Stalina: Towarzyszu sekretarzu, chcecie mieć bombę jądrową? Chcę. To o***** się od fizyków. I wszyscy myśleli, że to są ostatnie słowa Sacharowa. Natomiast towarzysz Stalin się zastanowił i Łysenki zaczął przycichać. To zostało tam w którymś momencie ujawnione, ale to był jeden z takich no, bardzo ryzykownych, ale z tego co mówią, autentycznych momentów w historii państwa radzieckiego. Jeżeli ja mógłbym set kontra, zupełnie. Bardzo proszę. Więc ja na podstawie lektur i pism profesora Broniewicza wyrobiłem sobie zupełnie inny pogląd. Nie wiem, jakiego stopnia on tutaj jest. Do pogodzenia z tym, mianowicie, że mówię na podstawie, znaczy wychodząc od tego o istocie religii, że możliwe są trzy typy światopoglądu. Możliwy jest światopogląd magiczny, religijny i naukowy. Ten magiczny jest pierwotny. Z nim wyszliśmy i gdzieś tam od wspólnoty pierwotnej mieliśmy tylko światopogląd magiczny. On się składa z czegoś, co Wolniewicz niemiecka nazwał Urteile, czyli
przesądy, niektórzy mówią sądy pierwotne, które mogą być przypadkowo prawidłowe, ale generalnie to jest pierwotny światopogląd, kiedy tych jeszcze nie było. I teraz to, co mówi Wolniewicz, on zawsze jest obecny. Czyli ja jako indywiduum i moi współplemieńcy, którzy tworzą jedno z tych plemion, czy ja z nimi współtworzę, nie możemy się pozbyć w ogóle tych, zupełnie wyzbyć magii. Wolniewicz mówi bardzo ostro, że my nie postrzegamy w ogóle swoich przesądów. Ja bym to osłabiał. Ja bym uważał, że możemy je postrzegać, ale nie jesteśmy w stanie się ich pozbyć. Tak? To znaczy ja zracjonalizuję przesąd i będę go przestrzegał tak na wszelki wypadek. Tak? Czyli jak idę ulicą, widzę, że drabina jest postawiona przy budynku, wiem, że to przesąd, że się nie przechodzi pod spodem. No ale przecież coś mogłoby spaść na mnie, albo sama drabina mogłaby spaść. No, jako racjonalny człowiek nie będę przechodził pod drabiną, chociaż wiem, że to przesąd. Czyli tak naprawdę racjonalizuję swój własny przesąd, nie jestem w stanie uwolnić się od niego. Wobec tego może być coś takiego, jak światopogląd oparty wyłącznie na tym światopoglądzie. Tutaj narysuję taki, najpierw narysuję taki po trzy. Może być taki światopogląd, który będzie oparty wyłącznie na światopoglądzie magicznym, czyli gdzie się wyzerują te religijne i naukowe. Natomiast nie może być tak, żeby którykolwiek ze światopoglądów, który może powstać jako suma tych udanego osobnika, był wolny w ogóle od światopoglądu magicznego. Czyli w skrajnym wypadku jakaś część sądów magicznych zawsze będzie moim światopoglądzie. Natomiast może być taki światopogląd, który będzie, to musi być tak, będzie tylko religijny, z jakąś przymieszką magii, no to będzie fanatyzm religijny. Może być taki światopogląd, który będzie wyłącznie naukowy, z jakąś przymieszką magii, no to będzie wtedy właśnie scjentyzm, w moim przekonaniu. Natomiast no, najbardziej racjonalne byłoby połączenie światopoglądu religijnego i naukowego, czyli uznanie tego, że świat to coś więcej niż świat fizyczny, w związku z tym, że nauka nie odpowiada na wszystkie pytania, które można postawić o świecie, z jakąś przymieszką zawsze światopoglądu magicznego. W związku z tym tu są możliwe różne konfiguracje. Natomiast wyróżniamy trzy podstawowe typy światopoglądów, tak mówi Wolniewicz, czyli religijny, magiczny, naukowy, od magicznego wszystko się pierwotnie zaczyna. Moim zdaniem to w ogóle nie dezawuuje tego. Ja nie mówię, dlatego, że naukowo-pochodny obraz świata to nie jest taki, który uważa, że wszystko w świecie jest, który nie daje pewnego luzu na niewiedzę i tajemnicę. Właśnie to jest naukowo-pochodny obraz świata. Ten, który byłby dogmatycznie twierdził na zasadzie, nie wiem, że możemy religię zdezawuować dlatego, że mamy naukę, trochę taki Dawkins, prawda? To nie jest wcale naukowo-pochodny obraz świata. Tylko to jest jakaś ideologia. To jest to, co byśmy rozumieli od scjentyzmu. Że tutaj... Tak tradycyjnie, że scjentyzm, tak jak ojciec Bocheński, uważał go za sadową, czyli wiarę w to, że nauka jest w stanie wyjaśnić wszystko, nawet jeżeli nie na tym etapie, to kiedyś w przyszłości, ale wyjaśni wszystkie problemy. No tak. Czyli tak. Wiarę w to, że nie istnieje ta część świata metafizyczna, która nie jest, do której się nasze sądy fizyki by nie odnosiły. Tak bym myślał. I ostatnie zdanie, że dla mnie jest oczywiste, że nie ma sytuacji takiej, że jakaś osoba może być wyzbyta zupełnie jakichś myślenia o charakterze mitologicznym, więc tutaj oczywiście to też występuje, tylko my tu mówimy o pewnych typach idealnych, a to, że w rozkładzie powiedzmy... Czy tu mnie niepokoi wrzucenie w ten światopogląd mitologiczny religii i magii zarazem, chociaż z drugiej strony oczywiście to są zjawiska, które współwystępują w praktyce. Znaczy jest tak, można tutaj się powołać na wielkiego czy największego z antropologów, na Bronisława Malinowskiego. Nigdy te trzy sfery nie występują oddzielnie. Z wyjątkiem może początków ludzkości, które to z tej magii się jakoś zaczęły.
Więc ten rysunek troisty czy trójdzielny, on by oznaczał w swoich sektorach formacje, w których dominują. Współwystępują wszystkie, ale dominują znaczy, te wskazane. Jaka jest proporcja tutaj? Tak, to właśnie będzie tak. Tworzyło konkretny światopogląd. Tak? Natomiast ten rysunek nie kłóci się z typologią przedstawioną z lewej strony, dlatego że on nie uwzględnia systemu wartości. Tutaj jakby się zostawia to osobno, prawda? Tak by to wyglądało. Pan Patryk Kosowski, bardzo proszę. Ja jeszcze jedną rzecz, bo pewnej rzeczy mi tu zabrakło. Jest tak, że profesor Wolniewicz, wszyscy to dobrze wiemy, nie był naturalistą, tak? Więc dla niego nawet prawda była rozumiana w sposób antynaturalistyczny, co zresztą w ogólnym tekście jest pokazane przez cytat z uczty Sokratesa czy Platona, gdzie on, profesor Wolniewicz, mówi o tym, że rozumie prawdę jako pewną siłę, która działa w świecie przez ludzi, tak, a nie tylko jako zbiór pewnych twierdzeń. Tak? I dlatego mi się wydaje, że problem ze syntyzmem i na przykład marksizmem jest taki, że to są naturalizmy i one nie rozumieją prawdy właśnie w sposób obiektywny i taki jako pewnej też wartości. Tak? I to błędne rozumienie wynika właśnie z programowego naturalizmu. A u profesora Wolniewicza nie ma tego programowego naturalizmu, dlatego tam prawda nie jest rozumiana, mi się wydaje, w sposób tak naprawdę ontologiczny, tylko taki antynaturalistyczny, jako pewna siła duchowa, która w świecie się przejawia i przemawia jakoś przez ludzi. Tak? Tak mi się wydaje, że to jest ważne i też trzeba o tym coś powiedzieć. To profesor Wolniewicz cytował tutaj, mówię na potwierdzenie słów pana Kosowskiego, cytował tu wielokrotnie słowa Platona, dusza ludzka dąży do prawdy. Ona oczywiście dąży do prawdy w sposób nierównomierny, prawda? U Kosowskiego mocniej, u jakiegoś Iksińskiego słabiej, u Grekowskiego może w ogóle nie dążyć do prawdy, ale to jest coś, co charakteryzuje nasz gatunek. W ludzkich duszach coś takiego, taka odrębna siła, jak dążenie do prawdy, ma miejsce. No i właśnie to by było coś, z czym i syntyści, i marksiści, i w ogóle wszyscy naturaliści się nie zgodzili, bo oni w żadne siły duchowe nie wierzą, tylko w fizyczne. Tak? I dlatego u nich prawda jest taka pokracznie rozumiana. Tak? Tak mi się wydaje. To bym zaprzeczył, dlatego że w tobie wiedza obiektywna Popera jest duże rozważanie, no powiedzmy logiczno-naukowe na temat postępu w dążeniu do prawdy i Popper mówi, że no jakby prawdy nauka nie osiąga, tylko twory prawda, kreseczka, podobne. Więc tutaj ta prawda wymieniona we wstępie referatu, no to jest pewien absolut, co do którego w ogóle nie odnosimy się w tej tabeli, bo nie dochodzimy do tego. No jasne. Tylko dążenia są. No właśnie, czyli ten rodzaj myślenia, który Popper prezentował. No nie jest to już ścięty z takim ujęciem. No, no właśnie, powiedział. No właśnie, też bym tak. No dlatego ja uważam, że późny Popper, na przykład w tej książce Świat Skłonności, to on dryfuje, ma tu naturalizm, to tak. Znaczy on już wcześniej dryfował, on jest tutaj dobrym przykładem, bo nazwisko znane na świecie, ale przecież Popper nawet z tą koncepcją trzeciego świata nie w sensie państw zacofanych, tylko świata idei, no to przypisywano mu platonizm, że to jakiś kryptoplatończyk jest ten Popper, więc u Poppera na pewno dążenie do prawdy się przejawiało, to nie ulega wątpliwości. A inni uchwyceni, to jest już w logice odkrycia naukowego, gdzie się zajmuje chociażby eksperymentem EPR i zjawiskami kwantowymi, które jak wiemy, możemy statystycznie opisywać, ale naprawdę tu nie ma sensu. Ja bym chciał zwrócić jeszcze Państwa uwagę na fakt taki, on jest oczywiście tutaj zupełnie poboczny, natury biograficzno-bibliograficznej. Tu mamy do czynienia z pierwszym tekstem profesora Wolniewicza, który no nie expressis verbis w sposób niejawny, ale to jest pierwszy, bym powiedział, tekst antykomunistyczny. I jednocześnie prochrześcijański. Ta krytyka z roku 1980 no jest wymierzona w coś, co się nazywało naukowym socjalizmem. Konkluzja niepisana tego krótkiego tekstu nie ma czegoś takiego jak naukowy socjalizm.
bo tutaj nie ma dążenia do prawdy. I no, później profesor konsekwentnie jakby rozwijał te swoje wywody. Natomiast to, od czego zaczął pan Marcin Pasierbski swój referat, to znaczy od aktualności tego tekstu czytanego dzisiaj, to bym powiedział, że on jest dzisiaj wymierzony no nie w naukowy socjalizm, tylko w naukowy konsumeryzm. Te wszystkie zabiegi związane ze sztuczną inteligencją, kognitywistyka, to jest przecież wszystko pod płaszczem nauki i to takiej straszliwie wysublimowanej rzekomo, a tak naprawdę to nic z prawdą nie ma wspólnego, tylko z użytkiem, pożytkiem, interesem, kabzą i tak dalej, i tak dalej. No więc ja myślę, że gdyby profesor był dzisiaj tu obecny, to myślę, żeby tak na to patrzył, że tutaj właśnie ten konsumeryzm, który jest maskowany oczywiście, bo nikt nie powie konsumentom wprost, że chodzi tutaj o konsumpcję, tylko się to w rozmaite pióra pawie ubiera, no przede wszystkim w te pióra nauki. Wszystko jest naukowe i kalorie są naukowe i wszystko jest naukowe. Bardzo proszę. No to odpowiada sytuacji aleksandryjskiej, gdzie słynny inżynier Hiron, czy Hieron, już pamiętam, jak się nazywał, produkował rzeczy jak najbardziej naukowo-pochodne, choć bez opisu naukowego, po to, żeby magię szerzyć, otwierane barą drzwi do świątyni. To jest powrót. To... No i tutaj ten układ wartości jest zaburzony w takim sensie. W ogóle nie istnieje. Teraz. Czy to, że układ wartości jest zaburzony, że on się przejawia w postaci przeciwieństwa, z którego wyrósł w przypadku postmodernizmu, neomarksizmu i rozmaitych tego typu formacji, no to jest mało chyba i interesujące. Natomiast zastanawiające i nawet przerażające jest to, dlaczego od tego systemu przez 2000 lat prawie praktykowanego odchodzi Kościół. Bo odchodzi. Bo odchodzi. Na to jest wiele symptomów, które potwierdzają. I wszystko na to wskazuje, że no ta cywilizacja jednorazowego typu, to znaczy i naukopochodna, i naukotwórcza, ona się może zawalić, jeżeli nie będzie wsparcia Kościoła. Bo nie widać, skąd by miało takie wsparcie przyjść. Uniwersytety jeszcze bardziej są pogrążone tutaj w marazmie niż Kościół, i one nie mają takiej mocy, bo uniwersytety są jednak elitarne mimo swojej powszechności. Kościół jest powszechny, więc tutaj jedyna nadzieja w Kościele, ale... No to odpowiedź jest chyba taka, jak odpowiedź na to, skąd się biorą nowe kierunki w nauce, że zwolennicy starych wymierają. To taka odpowiedź popperowska. Ewolucji. Czyli ewolucji. Po prostu antynaturaliści wymierają. Tutaj mi się przypominają słowa profesora, może one nie zostały spisane w jakimkolwiek tekście, ale takie padały na nasze uszy. Potrzebny jest nowy prorok. To znaczy potrzebna jest nowa wiara. Tak. Która będzie zdolna przedrzeć się przez bardzo grubą skorupę sztucznych prawd generowanych przez media. To jest jednak pewien przemysł. Generowanie sztucznej prawdy, sztucznych prawd. Bardzo proszę. Czy któryś jeszcze z panów? No tak, może dopowiem do tego wszystkiego, co tu było powiedziane, bo mi się wydaje, że trzeba też trochę taką intuicję skończyć z takim myśleniem, czy próbować jakby walczyć z takim myśleniem, które jest właśnie czysto pragmatyczne. Że jedyne, co w ogóle czym się warto zajmować, to jest to, co przynosi, co służy życiu, jak mówią utilitaryści, tak? No prawda, jak nie służy życiu, to po co taka prawda? To już niech jej w ogóle nie będzie, tak? I jeżeli coś się nie opłaca, nie kalkuluje, no to na co? I po co ja tutaj siedzę, skoro nie mam z tego dochodu, prawda? Więc i to jest, mi się wydaje, dominujące myślenie w dzisiejszych czasach, no i w takim młodszym pokoleniu, jak moje, czy jeszcze młodsze, to właśnie to jest główny taki zwolennik wszelkiego myślenia
że ta opłacalność i utylitarność działa. To można, przepraszam, to można podsumować jednym zdaniem, że po prostu żyjemy w cywilizacji bez zadań, rzeczy, gdzie niczego się nie wyrzekamy, a nie budujemy żadnej piramidy ani katedry. No tylko pytanie, czy takie życie właśnie poświęcone tylko z przeżyciu, to ma jakiś sens. No, i wydaje mi się, że to poczucie bezsensu jest obecne wśród młodych ludzi, to bardzo silnie, tylko oni nie wiedzą, że sami sobie to... Tylko czy z tego można się jakoś wydobyć bez jakichś zmian o charakterze systemowym, kosmicznym? No ja myślę, że nie można. Bieda nie przyjdzie, to nie ma takiej opcji. A żeby przyszła bieda, no to musi się wydarzyć coś. Tak jak mówi to Hill, w którymś miejscu tam o demokracji w Ameryce, że od czasu do czasu przychodzi wojna i ustawia wszystko na swoje miejsce. I to, o czym mówi pan profesor, czyli konieczności nadejścia nowego proroka, no to tylko na gruzach chyba tego, co zostanie. Znaczy, to jest jakieś zmiany dotychczasowego systemu właśnie o takim charakterze całościowym, no to trudno sobie wyobrazić, żeby mógł się pojawić. No to jak konsumerystom nie zabierze miski, to oni będą jeść, więc trzeba po prostu zabrać, tylko to musi być jakby... No tak jak mówię, wolna albo jakiś kataklizm czy zaraza, żeby to się wszystko jakoś, te wartości przemyślały, tak? Nie wiem, czy w tej sytuacji można liczyć nawet w sytuacji wojennej na rychłe odsunięcie się od miski w stronę modlitwy może. No tak. Bardzo szybko. To zacytowałbym na zakończenie słowa profesora Wolniewicza, które padły nie byle gdzie, tylko w Belwederze. W czasie odbierania nominacji profesorskiej poproszono, grupa tych nominowanych profesorów poprosiła, aby Wolniewicz wygłosił przemowę i tam padły takie słowa, że nauka służy prawdzie. Do banana potrafi dążyć każdy szympans czy goryl, prawda? I niech to będzie mottem tego dzisiejszego spotkania, chyba że któryś z panów jeszcze chciałby zabrać głos. Ja mogę powiedzieć taką anegdotę, którą mówiłem tutaj panu Jerzemu w czasie jednej z takich dyskusji z Wolniewiczem na temat magii. Zaskoczyłem go kiedyś, bo mówiłem mu: panie profesorze, ale ja wiem, dlaczego pan nie wierzy w astrologię. Wolniewicz tak spojrzał się na mnie i mówi: dlaczego? No bo pan to ma w horoskopie. No i bardzo się śmiał. Dobra, dziękuję bardzo.